Kraków, Grunwald. Proszę, proszę, spokojnie. Kraków, Grunwald, Wawel, Kraków. To hasła, które zna każdy Polak. Są one dostępne w każdej encyklopedii. Pytanie trzeba zadać, czy wiemy wszystko o tych wydarzeniach? Otóż okazuje się, że wcale nie. Okazuje się, że żyliśmy przez długi czas w niewiedzy, uważając, że to pod Grunwaldem zwyciężył król Władysław Jagiełło z Zakonem Krzyżackim. Wierzyliśmy, że Kral i Wanda to postacie legendarne i uznawaliśmy, że Smok Wawelski wcale nie istniał. Tymczasem fakty są inne. Jak dostarczają nam przekazy z tych oto dwóch cennych dokumentów, odnalezione w miejscowości Gnojna Góra podczas budowy kompostowni na Pomorzu, okazuje się, że historycy są w stanie ustalić prawdę. A prawda będzie taka, jak za chwilę w historii. Historia, którą chcę Państwu przedstawić, rozpoczyna się w wawelskiej komnacie przy pokerowym stole. Jest rok 1410. Ostrogracie królu, lecz mnie, pakownego rycerza, parą jubków, nie przekupicie. Trzy stran dukat. Ciemny. Twoje trzy dukaciory i komplet zimowych podków dla pociągowego konia. Hełmie chińskie, to nasze niebo lepsze. Te są nietrwałe i ścierają się szybko, szczególnie na waszych wertebrach. Ostatnio, tym na wieczerze się śpiesząc, mego rumaka po polskim dziurawym gościńcu przegonił biedny mój Herman. Pianą się zalał, kawy mu na wierzch wyszły jak urzawy, paśmą i padłszy na klepisko, kopytami się nakrył, robiąc się sztywny jako topór żelazny. To straszne, o czym powiadacie. Wieprze gościńce u nas tak wąskie, że kmieczej formanki nie miniesz i dziurawe. Ale to kraj piękny, słowiański. Rozumiesz? Tatry, Wisła, Bigos, Chopin, Doda, Natalia Siwiec. Ale wy Niemce zawsze wymawiały zastęp prawicie, a nikt nie wie, o co wam chodzi. Mówcie, mnichu, co wasze zakute łby do Krakowa przywiodło. Trzy karty poproszę. Przyjechałem do Kraku po córę twą, bandę za żonę chcę pojąć i wywieźć się z sobą hen do Malborka. Dla mnie tylko jedno. Ho, choć tego jeszcze nie było. W Krakowie nikt nie słyszał, by król zazięcia brał sobie zakonnego rycerza. Dwa dukaciory jasno. Troje dwa dukaciory królu i trzy na górkę. A wracając do sprawy, nie o zgodę proszę, lecz nota mi niepotrzebna. Siła zakonu jest straszna i nikt się jej oprzeć nie zdoła. Jeśli będzie trzeba, potęga to wielka, chłopy rosłe i tak wcale zakute, że tylko oćka za szpar widać, szacura oddać. Właściwie to strata niewielka. Głupia jak ciżba z lewej nogi.
bardzo dla tynowskich słucha, a i chłopot z nią niemały, bo w szkole same pały zbiera, na śmiech królewski majestat narażając. Dobra, dobra, coś taki nerwowy jak kot u rzeźnika, bez gruź przymotę obejdzie. Chcesz mą córę? Pomyślę o tym, ale cóż, bym a już ci z tego miał. Sprawdzam. He, he, to szprusiek gadali, co byś własną matkę za garść smoczego wygrał, jasny rota. He, he. Czterdek ty tylko wystarczy? Wsiak mać, choć mafia umyszokrot, by Niemca do stołu nie siadał. A teraz przestańże wciskać zuby smulone i przejdźże do konkretu. Ile dasz za mą córę? Dam ci miecz obrodą i jeden nagi miecz. Chcesz mnie okpić? To dźwięki górze graf von Blaue z dymem ją puścił chłopstwo i inwentarz pierw pień wyciąwszy. Dacie mi trzy pawie czuby skierowanie na wczasy do Schwarzwaldu i klucze do nowego modelu Volkswagena. Model łysek z napędem na cztery łapy. Rocznik 1409, kolor gniazdy nie metali. Wersja ekonomiczna? Jak najbardziej. Cena obrotu wciąż wzrasta, a królewska pensja nie taka, jak oni złe języki bajają. Zgoda, lecz ostrzegam, nie zerwij układu, bo... Aha, to księciu, już mi to tato robić możesz, chodź. Uczcimy ten układ. O ja biedna, o ja nieszczęśliwa, co ja teraz pocznę, co robić? Czy ojczysty kraj zostawić, czy poślubić Niemca? O nie! Pierwej do kupierca z topielcem stanę. Coś źle wyglądacie, panie smoku. Co to? Zdjęcia? Zgaga? Oj, lepiej nie mówić. Ktoś mi pod moją jamę paraninę podstawił, a jak ostro przyprawioną, do tej pory nie mogę ognia w brzuchu ugasić. Całą wodę z Wisły wypiłem i na to wypadł. A to pech. A ja właśnie się nad Wisłą wybierałam. Popływać? Raczej się utopić. A. Dobra, a daleko? Oj, bardzo, bardzo daleko. Tam, gdzie mnie mój ojciec nie znajdzie i jego nowy przyjaciel Niemiec. Zoom. Do Warszawy. Dalej. Dalej? Do Torunia? O wiele dalej, Kupolu. Do Gdańska. Nie, nie wybieram się do Gdańska. Potopić się idę. Rozumiesz? Potopić! Powodzenia. Co robić? Co robić? Oj, widzę, że księżniczka jakieś kłopoty ma. Kłótnie z ojcem. Znam go, stary piernik. Zamiast młodych dziewic, stare baby mi podrzuca. Żylaste, co to jest takie? Od roku go proszę, by mi dziury w jamie pozatykał. Przeciąg jak był, tak i jest. A teraz tak. Teraz to paranina, masakra. No nie, to też jest sprawka. Co tu będziesz, księżniczko, siedzieć? Chodź.
Zabiorę cię tam, gdzie doceniają jeszcze szczęśliwe smoki i cnotliwe królem. Wanda, kto widział moją córkę? Czy ktoś widział moją córkę? Wykładam, że ja bym widział, panie. A kiedy przed chwilą dla wprawy na dziedzińcu zamkowym i po klasie przyczepnego turka bym ścigał, bo tam po zbórcu dorwałem, to widziałem ją jak na smoczym grzbiecie, że co od niej baszty odlatywała. Wanda na smoczym grzbiecie? Nie inaczej. O zgrozo, a kontrakt zdjęty podpisany. Co robić? Masz co robić? I wielkie, jeżeli za chwilę córy przyszłemu zdjęciu nie przedstawię, kłopoty. Duże, duże kłopoty. Temu problemowi może mógłbym zaradzić. Gadaj. A mam ja córę w wieku Wandy, Danuszkę. Przedstawimy ją Niemcowi jako twoją jedynaczkę. Zgodzi się? A gdzie ona do Angolii i na Saksy zawsze chciała jechać? Sprawę jej wyłożę i po kłopocie. O jednooki, ratujesz mą królewską skórę. Do dzieła. Już się robi, królu. Danuszka! Siakość. Niebywale do ciebie facura podobna i rana. Pójdźmy z kawę. Dobra. I nie boisz się będą facurą? Wejda. Nie mały. Nie danie się gdyby z Jaśkiem ze Śląska wycinało. Wszystko jasne. Jeszcze dziś przedstawię się twojemu przyszłemu mężowi. Tylko pamiętaj, ani pary z ust. Łyby, dość nie trzeba w ogóle gadać. Dawaj pan, panie król tego Niemca. To zakupy łeb nawet nie pomyśli, czego tak ja ją zrobiłam. A gdzież ta moja gołąbka? O, to i ona, moja córka. Wanduka, przywitaj się z panem. Tam, Wanda jest, Wanda Krasowska. Mam łotwora. Myślałem, że słowiańskie księżniczki są nieco bardziej urodzine. Ale ta mi tu nietoperza przypomina. Miło mi. Miło. Ale przycisk ręki. Jest to rzecz pewna. Jak stara wrona, za to jaka siła. Żalna jednym palcem obracać stoła i pod cztery wiadra na razy studni nosić może. Chodź się kobieta. Patrz mi Jaśka. Że spytam, ale skąd coś takiej mocy w rękach nabrała? Oj panie. Wyszedł najmłodszych lat. Na poprowym sadle, kozim mleku, w sztruclach i borówkach mnie ochowano. Gdybym miała pięć wiosen, ojciec mnie wygnać pod koby przyuczył i pięścią klepać blachę w pogiętym kuklerzu. Fascynujące. W wieku lat 10 tymi ręcami las karczowała. Widzę taki pokaźny, Helmut, żeby się zachował. Oj, panie Niemiec, co wy wiecie o bicepsach? Chcecie? Pokażę wam rękę, która jednym ciosem konia ogłusza. Oj, ogień wewnętrzny, jakoby się we mnie wżera. Dołku ściskam, gardle suchość odczuwam. Kocham, tak, kocham.
Patrz pan te muły. I głowa, przecież to cór Jurandowa. Dziki Jurandowa. Idź właśnie. Toż widzę, że to nie Litoldowa boga, ani nie smok kraka. Nie wyciągajcie, panie, pochopnych wniosków. Musiała tu zajść jakaś pomyłka. Panie Jogan, co to wasza córka robi? Oj, nikt mnie jeszcze tak nie opuścił. Ta zniewaga krwi wymaga. Pokręciło fajdusy jedne. No nie jedno byście spali z bereźniki, archy. Oskubałbym ci ten barani łeb. To czarapianki były. Król, dziś niedziela. Niedziela? Psia mać. Niech myszogry z brony szykuje. Jadzie na potańcówkę do podgrodzia. Ojej. Oho, znowu sztata postrać się obejdzie. Pyspę z pardonu, kmieśni rycerz z kolei. Niech mnie schował. Poszedł mi je podrosze, ale to także ratę, bo na tę dwaszczekę oklepał. Tatarzyca, tańcują kiełmuchy w smole, a jak co do czego przyjdzie, zawsze pierwszy sztachet w łapie trzyma i w czele wali. Oj, wali, wali. Sapy spleśniałe, tykowią poszyte, tatarowi odpór. Bać się boją, a cóż porobicie, jak z Brandenburem okrutnym ciąć się wam przyjdzie w obronie Wawla i piastowskiej ojczyzny. Oj, odpukajcie, panie nieodpływano, bo strasznie wydacie. Nie strachaj się, gniewko. Ten zygmiar przepocone onyce, pan Piotr, postawaj zaczną, jeżeli na Wawlu stanie noga niemieckiego rycerza. Poselstwo z Walworka. Ja, wielki mistrz, Ulrich von Jungen, z powodu odniesionego na honorze uszczerbku wzywam Trójmajestat, panie, na bitwę śmiertelną. Ja bym wasze męstwo podnieść, przynoszę ci oto wienagie sztachety malborskiego zamku. Sztachet ci u nas dostatek. Ale i te przyjmiemy w dowód zwycięstwa. A jeśli idzie o cięższe uzbrojenie, to nie jeden z waszych zakonnych braci nadział się już na nasze bronie. Na nic się zdadzą nasze bronie. Kiedy potęga zakonu się na wasz pogański kraj zwarł. To mnie akurat nie straszne. Dzielne moje woje skuteczną odprawę każdemu dać mogą. Prawda, rycerze? Prawda? Choć to tchórze, królu. Zegarnik karszy może też tatara powieść w gospodach weseliskach. Lecz Brandenburg, człowiek straszny. Prawda. Spotkamy się pod wsią Grunwald. 13 lipca wieczorem. 13 nie walczę. Rozumiesz? Przesądy. Może 14 po obiedzie. Niestety, 14 nie mogę. Zawody opucha szczytna. Mam pewniaka w czwartym biegu i na 8 metrów zbroi po wędrzeniu. Może dzień później, z samego rana, to by było. Piętnastego lipca. Zgoda. Aha, bym zapomniał. Nie dotrzymałeś słowa, królu. Pamięciura zachowaj, lecz oddaj pojazd
który dostałeś w zamian za swą rękę niby cudy. Niestety maszyna okazała się zbyt zrywna i niechcący przygnąłem w wawelską basztę. Weterynarze w serwisie powiedzieli, że można z nim zrobić tylko kiełbasę. Pogański to kraj, pogańskie obyczaje. Pamiętaj, 15 właśnie. Należy się ociągać i trzeba zabrać się do walki. Strona polska przyjęła propozycję adwersarzy i po rozkazie króla do ataku ruszyła na pole bitwy.
pana, panie krękarzu, przepraszam. Ale czy wie pan, którędy dojdę do krainy, w której docenia się jeszcze porządne smoki i cnotliwe królewne? Dobra, to czekoladki miętowe. Przepraszam, panie krękarzu, ale czy wie pan, którędy dojdę do krainy, w której docenia się porządne smoki i cnotliwe królewne? Kronikarz milczy. Ej, ty, kronikarz! Zamilcz, niewiasto, bo jak mi fakty w głowie pomieszasz, to przyszłe pokolenia prawdy się o tym nikt nie dowiedzą. A co się stało? Co, nie widać? Nie. Niemcy. Marka zabili. A widzisz, spokój, mówiłam, że to jego sensacja kiedyś go do czego doprowadza. Co pan, panie kronikarzu, będziesz tu tak siedział? Chodź pan z nami, bo jeszcze Rilka dostaniesz. Pójdziemy tam, gdzie się ceni cnotliwe, królewne i odważne smoki, a i dla takiego gryzie piórka znajdzie się miejsce. A historia, a prawda, a relacja z tamtych wydarzeń, toż to skarbnica wiedzy dla przyszłych pokoleń. A kto tam w przyszłości będzie miał do tego głowę? Z rządów Kraka pewnie w swych bajkach legendę uczynią. Z Danuśki zrobią rachityczną gitarzystkę. Mnie wydadzą za Niemca albo ich utopią, a smoka? Tego gada to pewnie zabiją. Może macie rację. Człowiek się tu męczy, a kto to później doceni? Macie rację. Kto wie, może czas przejść na emeryturę. Czarny scenariusz Wandy Krakowskiej spełnił się. Podobni zapomnieli. I gdyby nie te dwie fantastyczne stare kartki z zapisami z epoki, na pewno nie doszliby historycy do prawdy. W następnym odcinku Sensacji spróbuję Państwu przedstawić odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze, czy czerwony kapturek miał powiązania z wywiadem amerykańskim i znał plany operacji w Normandii? Po drugie, czy Żwirek i Muchomorek opracowali tajemnicy i wykradli szyfry niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy? A w dzisiejszym programie bawili Państwo. Bardzo znudzony król Krak. Wielkie brawa, myślę, że nas dobrze. Jego córka Wanda. Jego ostatnia deska Ratunku Rycerza. Jakiś nieokreślony gad, czyli smok. Zupełnie z poczucia humoru, czyli Niemiec. Jego człowiek, czyli Danuśka, 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 jedna czy dwóch.